Cześć. Tym razem zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego filmu kontynuuję mini cykl historii fińskich. Tematem tego materiału jest sprawa Kyli Kisari, znacznie szerzej znana niż ta poruszona poprzednio, czyli niż sprawa z kempingu lahti. Myślę, że obie historie można ze sobą zestawić i rozważyć kilka łączących je szczegółów, ale do tego przejdziemy później. W każdym razie, jeśli nie słuchaliście o sprawie z kempingu Tuli Lachti, to serdecznie was do tego zachęcam. Pod koniec dzisiejszego materiału wrócimy do tej sprawy w kilku słowach, jednak teraz przejdźmy do tej, która jest tematem tego odcinka. Auli Külikki Sari Urodziła się 6 grudnia 1935 roku i była drugim najmłodszym spośród szóstki dzieci państwa Wilhelminy i Eino-Sarich. Rodzina mieszkała w malutkiej wiosce Muki, położonej w regionie Ostrobotnia Południowa na zachodzie Finlandii. Rodzice Kyliki posiadali ziemię i utrzymywali się z rolnictwa. Była to typowa na tamte czasy, skromna, wielodzietna rodzina, wiodąca uporządkowane wiejskie życie, wychowująca dzieci w duchu wiary chrześcijańskiej. Kyliki odebrała wykształcenie podstawowe, zaczęła edukację w wieku siedmiu lat i ukończyła sześć klas. Po ukończeniu lokalnej podstawówki chodziła co prawda do szkoły średniej w większej miejscowości Kauhajoki, ale bardzo szybko zrezygnowała z nauki. Powodem był poważny wypadek rowerowy, który przydarzył jej się w 1950 roku i wykluczył możliwość udziału w lekcjach na kilka tygodni. Wypadek skutkował m.in. wstrząśnieniem mózgu. Najpierw Kiliki spędziła dwa tygodnie w szpitalu i zojoki, później jeszcze przez miesiąc leżała w domu i nie wstawała z łóżka. Po tym Kiliki już do szkoły nie wróciła. Przez kolejne lata cierpiała na nawracające bóle głowy, skarżyła się też na objawy typu szumy czy uczucie wirowania w głowie, zwłaszcza przy większym wysiłku. Najwyraźniej były to pozostałości po wypadku. Na tyle, na ile mieli możliwości, rodzice starali się uzyskać dla córki diagnozę i może jakieś dalsze leczenie, ale nie udało się ustalić przyczyny tych objawów i Kyliki po prostu musiała z nimi żyć. W wieku 16 lat Kyliki, jako że już się nie uczyła, a prace na gospodarstwie były dla niej w większości zbyt ciężkie, zaczęła rozglądać się za jakąś lżejszą pracą. Latem 1952 roku wyjechała do położonej około 130 km na południe miejscowości Kokemaki, gdzie pracowała jako pokojówka. W międzyczasie okazało się, że pastor z jej parafii w Izoyoki poszukiwał osoby do pracy w biurze parafialnym. Przekazał rodzinie Sarich, że widziałby Kyliki w tej roli, w związku z tym, że była bardzo religijna, obowiązkowa i miała ładny charakter pisma. Gdy dziewczyna dowiedziała się o tej możliwości, zrezygnowała z pracy na wyjeździe i z końcem sierpnia wróciła do rodzinnego domu. Na początku września poszła do pracy w kościele w Izoyoki. Był to kościół, do którego należała, oddalony od jej wioski o mniej więcej 11 kilometrów. Kyliki była bardzo religijna i brała udział w różnych wydarzeniach w kościele, więc tym bardziej chętnie zaangażowała się do pracy. Jeździła do kościoła na rowerze prawie codziennie. Wykonywała prace związane z biurem parafialnym, prowadzeniem kościelnych rejestrów, a także odnawiała kościelny księgozbiór, naprawiając okładki ksiąg, odświeżając tuszem wyblakłe pismo itd. Poza takimi zadaniami brała udział w wielu spotkaniach modlitewnych, spotkaniach młodzieży i podobnych, więc większość jej życia była związana z Kościołem. Jej religijność i wiara była tak silna, ale kiliki nie wywyższała się i nie potępiała innych młodych ludzi, którzy nie żyli zgodnie z zasadami wiary. Była ogólnie po prostu dobra dla ludzi. Utrzymywała też bardzo dobre relacje z pastorem Kauko Kanerwo, którego traktowała jako autorytet i szukała u niego wskazówek co do jej wątpliwości w sprawach wiary, czy też dobrego życia i dobrych wyborów. Jednocześnie Kyliki czuła, że traktował ją poważnie i mogła z nim rozmawiać swobodnie, jak równy z równym. Była też w dobrych relacjach z żoną pastora oraz z jego gospodynią i jej córką, Raili, która była w tym samym wieku co Kyliki. Po ośmiu miesiącach wspólnej pracy, 1 maja 1953 roku, pastor Kanerwo przeniósł się do parafii w Merikarwia, około 50 km od Izojoki. Kyliki, mimo zmiany pastora, mogła dalej pracować w biurze parafialnym, co bardzo ją cieszyło. Zarabiała tam miesięcznie 13 tysięcy fińskich marek, była z tej kwoty zadowolona, ogólnie była bardzo zadowolona z pracy. To, co jeszcze można w oparciu o materiały źródłowe powiedzieć o Kyliki: to, że była osobą bardzo serdeczną i wesołą w otoczeniu rodziny i przyjaciół, ale też bywała nieco cicha i nieśmiała wobec nieznajomych. Stroniła od imprez tanecznych, które były główną rozrywką wśród jej rówieśników. Według wiedzy rodziny i przyjaciółek nigdy nie miała chłopaka ani nie chodzała na randki. Sporo młodych osób w tamtych czasach miało też jakichś korespondencyjnych znajomych, czy nawet zapoznawało się korespondencyjnie, na przykład odpowiadając na anonsy w lokalnych gazetach. Zapewne był to dobry sposób, zwłaszcza dla tych, którzy mieszkali w małych rolniczych wioskach i po prostu nie mieli wokół siebie wielu rówieśników, ani zbyt wielu okazji, by poznać kogoś nowego. W każdym razie Kyliki również nie poszukiwała znajomości w ten sposób. Jedna z jej przyjaciółek miała przekazać, że Kyliki nie interesowała się mężczyznami i w ogóle nie miała zamiaru wychodzić za mąż. Generalnie z opisów i wspomnień, jakie można odnaleźć, wyłania się obraz Kyliki jako dziewczyny bardzo pobożnej, Rozważnej i bardzo skromnej. Kyliki zaginęła, kiedy miała 17 lat. Była niedziela 17 maja 1953 roku. Tamtego dnia rano Kyliki, jak co tydzień, pojechała na rowerze do kościoła w Isojoki na nabożeństwo. Wróciła do domu około godziny 13. Podczas drogi powrotnej złapał ją deszcz, więc Kyliki zmieniła ubrania na suche. Powiedziała rodzicom, że czuła się zmęczona i poszła się położyć. Zachowanie Kyliki było w ocenie jej rodziców nieco nietypowe. Mimo, że miewała oczywiście epizody gorszego samopoczucia i wspomniane nawracające bóle głowy, to nie miała w zwyczaju kłaść się do łóżka w ciągu dnia. Tamtej niedzieli wydawała się także nieco bardziej niespokojna i ponura niż zazwyczaj. Jednak nie były to sygnały tak wyraźnie niepokojące, by mogły zwiastować, że stanie się coś złego. Około godziny 17.00 Kyliki odwiedziły dwie przyjaciółki. Jedną z nich była Maiju Uli Hietala. Maiju już kilka dni wcześniej umawiała się z Kyliki, że wieczorem tamtego dnia miały razem pojechać na spotkanie modlitewne dla młodzieży. Spotkanie odbywało się o godzinie 19.00 w budynku małej szkoły w wiosce Kortenkyla, Położonej 4,5 km na południowy wschód od Isoyoki. Dziewczyny potwierdziły swoje plany. Kylyki, mimo najwyraźniej nie najlepszego samopoczucia, zgodziła się pójść razem z przyjaciółką. Maiju pojechała jeszcze do siebie do domu, przebrać się czy jakoś przygotować na spotkanie, i dziewczyny miały się spotkać o 18:30 na skrzyżowaniu przy mleczarni w Isoyoki. Było to plus minus w połowie drogi do szkoły w Cortyn i z tamtego punktu dziewczyny miały już do celu jechać razem. Gdy zbliżał się wieczór, Kyliki pożyczyła rękawiczki i szalik od swojej starszej siostry Ali, pożegnała się z mamą w taki swój zwykły, wesoły sposób i wyszła z domu. Wyjechała na rowerze po godzinie 18. Kyliki i Maju nie spotkały się o umówionej godzinie na skrzyżowaniu. Każda z nich poczekała tę chwilę i nie widząc drugiej, sądziła, że ta druga zrezygnowała albo że już pojechała dalej. Tak się rozminały i obie przejechały resztę drogi do wiejskiej szkoły samotnie, ale zobaczyły się na miejscu i razem uczestniczyły w spotkaniu. Wydarzenie to dobiegło końca krótko przed godziną 22. W połowie maja na tamtej szerokości geograficznej słońce zachodzi około 22.20, więc zaczęło już się ściemniać. Kyliki i Maju wyruszyły na rowerach razem tą samą drogą, którą przyjechały do szkoły. Przejechały przez Isoyoki, które w niedzielny wieczór nie było senne, jak można by przypuszczać. Dziewczyny minęły kilka miejsc, gdzie mieszkańcy miasteczka jeszcze bawili się na imprezach tanecznych. Na których z takich imprez byli tamtego wieczoru również starsza siostra i starszy brat Kyliki. Przy jednym z domów na drogę Kyliki i Maiju wyszło kilku chłopaków, którzy niby dla zabawy blokowali im przejazd, żartując, że dziewczyn nie przepuszczą i że biorą je na imprezę i tak dalej. Po chwili pozwolili im odjechać. Z jednej strony to takie niby wygłupy, ale z drugiej na pewno były dla dziewczyn niekomfortowe, a może nawet wydawały się groźne. Widziały też nieznajomego mężczyznę w wojskowym stroju, który jechał za nimi na rowerze przez Isoyoki i miały wrażenie, że je obserwował. Później jednak je minął i zniknął gdzieś z przodu. Mijały też znajomych, którzy wracali z imprez, w jednej z karczm ktoś wyprawiał poprawiny po weselu, generalnie na ulicach Isojoki kręciło się wtedy sporo ludzi. Około 22:30 dziewczyny zatrzymały się na skrzyżowaniu przy mleczarni, gdzie ich drogi do domów się rozchodziły. Maiu wiedziała, że Kyliki nie czuła się komfortowo z perspektywą samotnej drogi przez las. Zresztą nieraz wcześniej wspominała, że nie lubiła samotnych powrotów po zmroku. Zasugerowała, że bała się, czy nie będzie jej zaczepiał któryś z wracających z imprez pijanych mężczyzn. Maju namawiała przyjaciółkę, by razem pojechały do jej domu i aby Kyliki tam przenocowała. Wcześniej już tak bywało i nie było to problemem dla rodziców Maju, jednak Kyliki odmówiła. Stwierdziła, że z samego rana i tak musiałaby szybko jechać do domu, umyć się i przebrać przed pracą w kościele. Dziewczyny więc rozstały się na tamtym skrzyżowaniu, koliki uspokajając Maiju i pewnie dodając też samej sobie otuchy, na pożegnanie powiedziała: Na pewno będzie dobrze jak zwykle, pa Maiju. Przyjaciółki odjechały w przeciwnych kierunkach i już nigdy się nie zobaczyły. Kyliki miała przed sobą jeszcze niecałe 7 kilometrów leśnej drogi do domu, jakieś 20 minut jazdy rowerem. Na tamtym krótkim odcinku, który pokonywała codziennie, spotkało ją coś strasznego. Kiedy starszy brat Kyliki wrócił później tamtej nocy do domu, zauważył, że Kyliki nie było. Siostra prawdopodobnie nawet nie zwróciła na ten fakt uwagi. Także rano, kiedy dziewczyny nie było, Rodzina jeszcze się o nią nie martwiła, bo nieraz wcześniej bywało tak, że Kyliki zamiast wracać po zmroku zostawała na noc u którejś z przyjaciółek. Na wioskach w tamtym czasie mało gdzie był dostępny telefon, oczywiście, więc i tak dziewczyna nie miałaby jak dać znać rodzicom o swoich planach. Matka zaczęła się denerwować, kiedy Kyliki nie wróciła po pracy w poniedziałek. Jednak znowu bliscy mieli nadzieję, że została dłużej, w pracy na plebanii prawdopodobnie. Jednak i w poniedziałkowy wieczór nie wróciła, wobec czego we wtorek 19 maja państwo Sari już poważnie zaniepokojeni udali się do telefonu, zadzwonili na parafię w Isoyoki. Poprosili obecną tam gospodynię pastora, by zawołała Kyliki do telefonu, dowiedzieli się jednak, że córki nie było w pracy w kościele i że również nie pojawiła się tam poprzedniego dnia. Było jasne, że musiało stać się coś złego, więc rodzina Sarich udała się na policję w Isoyoki, by zgłosić zaginięcie kryliki. Znając swoją córkę, rodzice uważali, że nie zaplanowałaby ucieczki z domu, i byli przekonani, że musiał zdarzyć się jakiś wypadek albo że została uprowadzona. Reakcja lokalnych policjantów była bardzo szybka, a sprawa od początku została potraktowana bardzo poważnie. Od 6 rano kolejnego dnia, 20 maja, 30-osobowy zespół przeszukiwał okolice drogi między mleczarnią Isojoki a wioską Mukki, szukając śladów zaginionej dziewczyny w zaroślach i w otaczającym drogę lesie. Mimo wielu godzin pracy, nic nie udało się odnaleźć. Już tamtego dnia wieści o zaginięciu Kuliki rozeszły się lotem błyskawicy wśród mieszkańców Isojoki i okolicznych wiosek. Sprawa wywołała ogromne poruszenie w lokalnej społeczności. Setki osób zgłaszały się na ochotników, by pomóc w policyjnych poszukiwaniach. Już następnego dnia, 21 maja, w poszukiwaniach wzięło udział ponad 500 mieszkańców. Tamtego dnia włączone zostały także jednostki policji kryminalnej z najbliższego dużego miasta Vasa. Mimo tak szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej i zaangażowania setek policjantów i ochotników, nie udało się odnaleźć nic, co mogłoby być powiązane z zaginioną Kyliki. Wobec tego w kolejnych dniach poszukiwania rozszerzały się na tereny coraz dalej położone na zachód i na wschód od drogi, którą Kyliki feralnej nocy podróżowała do domu. Sprawdzane były bagna, lasy, tereny spacerowe, kempingi nad jeziorem, wszystko bez efektów. Jednocześnie na policję zgłaszały się kolejne osoby, które twierdziły, że w czasie zbliżonym do zaginięcia dziewczyny coś podejrzanego widziały lub słyszały. Wkrótce okazało się, że przyjaciółka Kyliki, Maiyu, nie była ostatnią osobą, która widziała dziewczynę całą i zdrową. W wieczór jej zaginięcia po 22.30, 46-letni Jako Lachtenmaki, robotnik drogowy, jechał rowerem w przeciwnym kierunku niż Kyliki z wioski Heikila, obok której mieszkała rodzina Sarych, do swojego domu w Isoyoki. Wracał również ze spotkania modlitewnego zgromadzenia zielonoświątkowców. Około 22.40 na drodze leśnej pomiędzy Mukki i Isoyoki Lachten Maki minął na rowerze młodą kobietę jadącą w przeciwnym kierunku. Określił, że było to około 15 kilometra przed skrzyżowaniem przy mleczarni. Kojarzył, że kiedyś wcześniej widział tę samą dziewczynę w Isoyoki, ale nie był pewien, że była to właśnie Kyli Kisari. Jednak ogólny opis i godzina pasowały. Jakko zeznał, że nie słyszał żadnych krzyków czy podejrzanych dźwięków na drodze po tym, gdy minął dziewczynę, jednak cierpiał na częściowy niedosłuch, więc nie świadczyło to o niczym tak naprawdę. Jechał też dość szybko, bo chciał jak najprędzej wrócić do domu do swojej chorej żony i przez to nie skupiał się na otoczeniu tak bardzo. Kolejne osoby, które pojawiły się z istotnymi informacjami to farmerzy z Heikila, Oskari i Wilho Forsby, ojciec i syn. Następnego ranka po zaginięciu Kyliki, około godziny 7:20 jechali konno tą samą drogą do mleczarni i sojoki, gdzie dostarczali mleko. Na piaszczystej i wilgotnej wówczas drodze zauważyli skupisko wielu śladów, które mogły wskazywać, że coś tam się stało. Wyraźnie widzieli wgłębienia po oponach samochodu, który zawracał, ślady opon rowerowych, ślady ciągnięcia prawdopodobnie roweru bokiem na pobocze. Wokół były też ślady stóp i leżały fragmenty potłuczonego szkła. Panowie Forzby pospieszyli, aby zgłosić swoje obserwacje policji, kiedy tylko dowiedzieli się o zniknięciu kuliki, ale od tamtego czasu ślady, które widzieli, już dawno zostały zatarte. Policjanci nie mogli więc ich przeanalizować i ustalić, gdzie dokładnie były widziane, nie znaleźli już nawet odłamków szkła. Ciekawe było jednak to, że miejsce, gdzie według Forsbych ślady się znajdowały, było niemal dokładnie tam, gdzie świadek Lachtenmaki minął się z Kuliki. Wyglądało więc na to, że tuż po tym jak przejechał, około półtora kilometra od skrzyżowania, gdzie Kyliki i Maju rozdzieliły się, ktoś mógł napaść czy potrącić dziewczynę. Jednak, jak już było wspomniane, Lachtenmaki nie zauważył niczego szczególnego, nic niezwykłego, kiedy mijał Kyliki. Jednocześnie tereny wokół miejsca wskazanego przez świadków były dokładnie sprawdzane przez grupy poszukiwawcze, bez efektów. W kolejnych dniach, w tygodniu po zaginięciu, pojawiło się zgłoszenie widzenia podejrzanego samochodu, jeżdżącego po okolicy w noc zaginięcia Kyliki. Dwunastoletnia Walma z wioski Heikila, w okolicy rodzinnego domu państwa Sarich. Powiedziała o jasnym samochodzie, który przejechał drogą przez wioskę około godziny 23. Dziewczynka twierdziła, że siedziała na huśtawce w swoim ogrodzie, gdy usłyszała auto nadjeżdżające z północnego kierunku. Samochód kierował się w stronę i Sojoki jechał szybko. Walma twierdziła, że z przodu jechało dwóch mężczyzn. Kierowca miał być wyjątkowo rosły, ciemnowłosy, miały się u niego wyraźnie odznaczać zęby, jakby się szeroko uśmiechał albo cierpiał na jakąś wadę zgryzu. Jadący z przodu pasażer był niższy i raczej normalnej postury, miał na sobie czarną lub bardzo ciemną kurtkę i czapkę. Według walmy, jakieś 20 minut później, ten sam pojazd przejechał w przeciwnym kierunku z jeszcze większą prędkością i, mimo nocnej pory, miał zgaszone światła. Z niedomkniętego bagażnika wystawało koło od roweru, co w kontekście sprawy było oczywiście bardzo podejrzane. Z przodu jechali ci sami mężczyźni, jednak nie dało się powiedzieć, czy z tyłu jechał ktoś jeszcze, bo w tylnych bocznych oknach były zasunięte zasłony przeciwsłoneczne. Po tym jak pojawiły się informacje na temat podejrzanego samochodu, na tamtym etapie sprawy, za prawdopodobną teorią według mediów i przypuszczalnie również opinii publicznej uchodziła taka, że jadąca leśną drogą dziewczyna została potrącona przez samochód. Być może zginęła na miejscu, a kierowca i potencjalny pasażer chcieli ukryć wypadek, zabrali ciało i rower w celu ukrycia ich gdzieś z dala od miejsca zdarzenia, żeby nie dało się ich powiązać z tą sytuacją. Alternatywnie jadący samochodem mężczyźni mogli po prostu zajechać drogę Kyliki i wciągnąć ją do auta. Policja podjęła wiele trudu, by ustalić właściciela kremowego lub jasnożółtego samochodu. Napływała masa zgłoszeń od ludzi ze społeczności, którzy wskazywali posiadaczy aut odpowiadających opisowi z prasy, chociaż nigdy nie ustalono, jaki dokładnie model samochodu był poszukiwany. Policjanci sprawdzali te zgłoszenia, zbierali zeznania od właścicieli aut, jednocześnie też weryfikując urzędowo zarejestrowane samochody. Kilka osób nawet zostało zatrzymanych, ale nie doprowadziło to do wyłonienia podejrzanego. 9 czerwca zdjęcie Kyliki obiegło media ogólnokrajowe. Miesiąc po zaginięciu Kuliki, 16 czerwca, prowadzenie śledztwa przejął inspektor Axel Skogman z Policji Kryminalnej Hrabstwa Wasa. W tamtym czasie znany był jako wybitny śledczy i gdy tylko zakończył pracę nad rozwiązaniem innej poważnej sprawy karnej, został skierowany do Isojoki. Jedną z rzeczy, którą Skogman chciał zweryfikować, były właśnie zeznania Walmy na temat kremowego samochodu. Policjanci oczywiście dopuszczali teorię o potrąceniu kyliki przez auto czy wciągnięciu jej do samochodu, ale zeznania dziewczynki wydawały się zbyt szczegółowe, biorąc pod uwagę okoliczności. Kiedy widziała samochód, było ciemno, była też w pewnej odległości od drogi, pojazd przejechał szybko, widziała go przez kilka sekund, a jednocześnie Walma podała dość dokładny opis kierowcy i pasażera. Inspektor postanowił zorganizować nietypowy test obserwacyjny. 9 lipca osobiście przejechał radiowozem wraz z innym policjantem obok domu Walmy, a ona czekała w tym samym miejscu co w noc, kiedy widziała podejrzany samochód. Policjanci przejechali tak jak kremowe auto, najpierw na południe, a za chwilę zawrócili i minęli dom dziewczynki z drugiej strony. Przygotowali też kilka nietypowych elementów, które ułożyli za przednią i tylną szybą auta i zawiązali supeł z liny na zderzaku. Najpierw zawiązany był z przodu radiowozu, a kiedy zawrócili, przewiązali go wokół tylnego zderzaka. Walma usiadła na huśtawce ogrodowej, a potem pospieszyła na pobocze, żeby spojrzeć na przejeżdżający radiowóz. Następnie została poproszona o wskazanie znaków rozpoznawczych samochodu. Okazało się, że nie wyłapała żadnych charakterystycznych detali, nie zauważyła nawet liny na zderzaku. Skogman doszedł do wniosku, że spostrzeżenia dziewczyny należało traktować z rezerwą, a znaczna część podanych przez nią szczegółów na temat pasażerów samochodu najprawdopodobniej była wytworem jej wyobraźni. W międzyczasie weryfikowane były także różne zgłoszenia z bardziej odległych zakątków regionu. W czerwcu pojawiło się zgłoszenie o młodej kobiecie, widzianej w miejscowości Merikarwia 50 km od Isojoki, która obłąkała się po lesie i dziwnie się zachowywała. Jednak nie była to Kyliki. Równolegle z poszukiwaniami w terenie policjanci przez cały czas prowadzili przesłuchania w Isojoki i przyległych wioskach. Od pierwszych dni sprawa zaginięcia Kyliki budziła również ogromne zainteresowanie mediów. Było tak ze względu na fakt zaginięcia kompletnie bez śladu do tego dziewczyny, która była tak niewinna, skromna. Nie kusiła losu chodząc na jakieś imprezy czy trzymając się podejrzanego towarzystwa itd. Tak Do tego media przyciągało niezwykłe zaangażowanie policji, której jednostki z całego kraju przybywały na pomoc w śledztwie oraz zaangażowanie lokalnych mieszkańców, wśród których powszechna była szczera chęć pomocy w sprawie. Udział w poszukiwaniach Kyliki uznawali praktycznie za obowiązek, zarówno ze względu na trudną sytuację bliskich dziewczyny, jak i konieczność walki o wizerunek okolicy. Do tamtej pory i Sojoki wydawało się być miejscem spokojnym i bezpiecznym. Jednak kiedy brakowało namacalnych postępów śledztwa, w prasie pojawiały się pogłoski, domysły i teorie spiskowe, snute na podstawie lokalnych plotek. Były to m.in. teorie o podwójnym życiu Kryliki, o tym, że uciekła z kochankiem, albo że była w ciąży i uciekła, by rodzina się o tym nie dowiedziała. Gazety bez wahania publikowały również nazwiska osób tymczasowo zatrzymanych celem przesłuchania, przez co niektórzy mieszkańcy okolicy zostali w pewien sposób napiętnowani jako podejrzani o porwanie dziewczyny, mimo że wkrótce później zostali przez policję zwolnieni. Pierwszy przełom w sprawie nastąpił 22 lipca. Mieszkające w Isoyoki 66-letnia Hilma i jej 13-letnia wnuczka Aila wybrały się do lasów na północ miasteczka, żeby zbierać jagody. Były na obszarze bagna Lelulakso, niecały kilometr na południowy wschód od miejsca na drodze, gdzie ostatni świadek widział kyliki. W pewnym momencie Hilma krzyknęła do Eili, że w stawie widać coś błyszczącego. Eila podeszła do wody i z babcią zauważyły koło rowerowe, nieco wystające nad powierzchnią. Z użyciem dwóch kijów uniosły koło i zobaczyły, jak spod wody wyłonił się rower, damski model. Opuściły go z powrotem do stawu, natychmiast skojarzyły znalezisko ze sprawą zaginięcia krliki sari, więc szybko udały się do mleczarni na skrzyżowaniu i stamtąd Hilma zadzwoniła po policję. Policjanci wkrótce pojawili się na miejscu i wyłowili rower. Kiedy go podnosili, z otworów w zaworach trysnęła woda. Ktoś, kto umieścił rower w wodzie, usunął zakrętki od zaworów z obu kół i przekręcił kierownicę maksymalnie w bok, by ułatwić jego zatopienie. Kiedy policjanci przewieźli rower na posterunek, został dokładnie obejrzany. W oparciu o szczegóły techniczne i wyryty na boku numer seryjny producenta, potwierdzono z całą pewnością, że był to rower Kyliki Kisari. Nie zauważono żadnych zniekształceń w rowerze, poza lekkimi zadrapaniami po prawej stronie i bardzo małym wknieceniem na końcu lewej rączki. Na ramie były niewielkie ślady rdzy, ale ogólnie rower był w dobrym stanie. Zwłaszcza skórzane siodełko było praktycznie nienaruszone, co wskazywało, że rower prawdopodobnie nie był w wodzie długo i nie był wystawiony na działanie warunków pogodowych, a przynajmniej nie tak długo od 17 maja, kiedy Kiliki zaginęła. Ponadto został znaleziony w obszarze, który został już przeszukany w maju, także przez ekipy wędrujące z wykrywaczami metalu. Wszystko wskazywało na to, że rower został umieszczony na bagnie później, już po przejściu ekip poszukiwawczych. To dalej sugerowało, że w zaginięciu dziewczyny zamieszany był ktoś mieszkający w okolicy, kto ukrył rower. Obserwował prace poszukiwawcze, a kiedy działania policji przestały być widoczne w terenie, zabrał go na bagna, licząc, że zniknie pod wodą na zawsze. Dobry stan roweru wykluczył też teorię, że Kyliki zginęła w wypadku drogowym, bo takie zdarzenie z pewnością zostawiłoby ślady na pojeździe. Po oględzinach roweru, już po kilku dniach, policjanci umyli i wyczyścili go oraz zwrócili rodzinie zaginionej. Z dzisiejszej perspektywy jest jasne, że był to duży błąd proceduralny, przez który wiele śladów mogło zostać na zawsze straconych. Po znalezieniu roweru Kuliki w stawie policja miała przez chwilę nadzieję, że sprawa wkrótce zostanie wyjaśniona, ale przeszukanie pobliskich bagien nie przyniosło rezultatów i znalezienie Kuliki zajęło dużo więcej czasu. Kolejną akcją poszukiwawczą policja zorganizowała we wrześniu nad jeziorem Karankajarwi w pobliżu miejscowości Kurtane. Miejscowy rolnik powiedział, że następnego dnia po zniknięciu kryki Kisari około 5 rano słyszał z nad jeziora wołanie kobiety o pomoc, rozmowę mężczyzn i dwa strzały z pistoletu. Kiedy poszedł sprawdzić, co się stało, zobaczył na wiejskiej drodze dwóch mężczyzn, odjeżdżających jasnym samochodem. Nikt w okolicy nie potwierdził tych szczegółów, ale rzeczywiście dźwięki strzałów usłyszało więcej mieszkańców w wiosek nad jeziorem. Podejrzewano, że opisane zdarzenia mogły wiązać się z zaginięciem Kyliki, chociaż miejsce jej zaginięcia od jeziora Karankajarwi dzieliło 150 km. Nie było jasne, dlaczego porywacze mieliby wywieźć ją tak daleko, by do niej strzelać akurat tam nad jeziorem, ale było to niewykluczone i pasowało nawet czasowo do logiki wydarzeń. Poszukiwania na tamtym terenie oraz w jeziorze i lokalne śledztwo zajęły około miesiąca. Znaleziono łuski po nabojach, ale czynności policji nie doprowadziły do wyjaśnienia, co właściwie tam zaszło i sprawa pozostała na zawsze tajemnicą. W październiku 1953 roku, pięć miesięcy po zaginięciu Kryliki, śledztwo na wszystkich frontach wydawało się zawodzić. Nadeszła jesień i wkrótce spodziewano się przymrozków i śniegu, które znacząco utrudniłyby wszelkie prace w terenie. Inspektor Skogman zdecydował, że aby upewnić się, że nic ważnego nie zostało pominięte, należy przeprowadzić ostatnie duże przeszukanie w okolicy drogi, na której ostatni raz widziano kyliki. W sobotę 10 października z samego rana, w miejscu skąd najprawdopodobniej zniknęła kyliki, zebrała się grupa policjantów i prawie 300 ochotników z okolic Izojoki. Rozeszli się na tereny lasów, idąc ławą, jeden obok drugiego. Już tego dnia około 9 rano jeden z poszukiwaczy zauważył na ziemi coś, co w pierwszej chwili przypominało mały tobołek czy zawiniątko. Podniósł ten przedmiot, otarł z piasku i igliwia, i okazało się, że był to wygięty damski but w rozmiarze 38, w którym upchane było coś ciemnego. But wkrótce został zidentyfikowany jako należący do kyliki. W środku znajdował się czerwono-czarny szyfonowy szalik który w wieczór zaginięcia dziewczyna pożyczyła od siostry Ali i zwinięta czarna męska skarpeta. Na szaliku były ślady ugryzień i było jasne, że musiał zostać użyty jako knebel. Mech pod butem był obumarły, co wskazywało, że but musiał już tam jakiś czas leżeć, ale najprawdopodobniej nie było go w tamtym miejscu podczas przeszukań terenu w maju. Byłby na tyle widoczny, że wcześniejsze ekipy nie powinny go pominąć. Znalezienie Buta było jasnym sygnałem, że gdzieś w pobliżu mogło spoczywać ciało zaginionej dziewczyny. Tamtego dnia nie znaleziono jednak nic więcej, a ekipa zebrała się ponownie kolejnego dnia. Było trochę po 10 rano w niedzielę 11 października 1953 roku, kiedy wśród prawie 300 osób szukających Kyliki rozległ się okrzyk: Linia Stop! 26-letni rolnik biorący udział w poszukiwaniach coś znalazł. Zwrócił uwagę na sadzonkę sosny, która miała około metra wysokości i była całkowicie zasuszona. Kiedy ją chwycił, została mu w ręce, a z ziemi pod nią uderzył silny odór zgnilizny. Po usunięciu warstwy ziemi poszukiwacze odnaleźli ciało w zaawansowanym stadium rozkładu. Głowa i górna część tułowia zmarłej były owinięte ubraniami, ale nikt nie miał wątpliwości, że w ziemi musiała spoczywać Kyliki Sarii. Miejsce, gdzie ją znaleziono, znajdowało się około 200 metrów na wschód od drogi, którą w noc zaginięcia wracała do domu, około 20 metrów od buta znalezionego poprzedniego dnia i około kilometra od bagna, w którym znaleziony został rower Kuliki. Inspektor Axel Skogman oraz okręgowy koroner zostali natychmiast powiadomieni o znalezieniu ciała, ale obaj musieli dojechać na miejsce z miasta Vasa. Dotarli około półtorej godziny później. W oczekiwaniu na ich przybycie grób bardzo ostrożnie rozkopano. Wokół otwartego grobu wzniesiono prowizoryczne ogrodzenie ochronne. Wiadomość o znalezieniu ciała rozeszła się lotem błyskawicy. Dziesiątki samochodów zablokowały drogę między Isojoki a Kołchajoki. Przed wywiezieniem ciała z leśnego grobu na miejsce przybyło kilka tysięcy ciekawskich osób, które usiłowały podejść jak najbliżej i obserwowały pracę policji. Ciało było zakopane w ziemi na głębokości około pół metra. Głowa i ramiona były owinięte płaszczem. W dniu zaginięcia Kyliki miała na sobie szary płaszcz berbery i to właśnie nim sprawca osłonił ciało ofiary. Po odsłonięciu głowy okazało się, że twarz zmarłej była brutalnie strzaskana, a kości czaszki połamane. Lewa miseczka stanika była wyrwana, a dolna część ciała dziewczyny była naga. Sadzonka, która została umieszczona na grobie, przebiła brzuch ofiary. Poziom rozkładu był już tak zaawansowany, że prawa dłoń i część palców rąk i nóg odłączyły się od kończyn. Ojciec Kyliki Eino i jej brat Kalewi, którzy brali udział w poszukiwaniach, formalnie zidentyfikowali zmarłą jako zaginioną Kyliki Sari. Ze względu na stan ciała nie było możliwości, by rozpoznali ją po rysach czy jakichś znakach szczególnych, jedynie po elementach ubioru. Ciało zostało przewiezione do sali operacyjnej szpitala w Isoyoki i poddane autopsji jeszcze tamtego popołudnia. Profesor medycyny sądowej Unto Wotila stwierdził po zbadaniu ciała, że Kuliki najprawdopodobniej została zabita uderzeniem w głowę tępym przedmiotem. Cios wymierzony w twarz złamał nos i kości policzkowe. Według raportu z autopsji użytym narzędziem mogła być pałka lub kamień. Lekarz dodał, że nie można było z całą pewnością wykluczyć także uduszenia jako bezpośredniej przyczyny zgonu. Zaawansowany stan rozkładu uniemożliwił dokonanie wielu ustaleń. Nie dało się już ocenić, czy ofiara została zgwałcona, ani czy zmarła jako dziewica. Jedynie potwierdzono, że nie była w ciąży. Ze względu na częściową nagość, przypuszczenie, że gwałt miał miejsce, uznano za mocno prawdopodobne. Dodatkowo lekarz ocenił, że przebicie żołądka przez sadzonkę drzewa miało miejsce, gdy ciało już się rozkładało, co potwierdzałoby założenie, że zostało zakopane w tamtym miejscu po dłuższym czasie od zbrodni i nie było go tam w trakcie przeszukań terenu prowadzonych w maju. Ponadto na początku czerwca służba leśna wykonała nasadzenia na tamtym obszarze i również nikt z leśników nie zauważył miejsca pochówku. Wszystko wskazywało na to, że ciało było gdzieś ukryte w ciągu kilku tygodni po zabójstwie i zostało później przemieszczone. Tamtego popołudnia i w kolejnych dniach policjanci dokonywali dalszych oględzin terenu wokół miejsca pochówku ofiary. W bezpośrednim sąsiedztwie znaleźli duży garnek wypełniony wodą, rękawice robocze, łopatę i dwa przyrządy do kopania, wykonane z ostrzy kos. Drugi but należący do Kyliki został znaleziony następnego dnia około 16 metrów od grobu. Natomiast mimo dokładnych poszukiwań nigdy nie znaleziono zegarka, śpiewnika i niewielkiej torebki Kyliki, podobnie jak jej skarpetek lub pończoch i spodni. Kyliki Sari została pochowana w niedzielę 25 października 1953 roku. Jej pogrzeb był wielkim wydarzeniem. Przybyli na niego ludzie z różnych stron Finlandii, a prawie wszyscy w kraju wiedzieli, kim była Kyliki. Nawet państwowa stacja radiowa nadawała uroczystości pogrzebowe. Dziewczynę pożegnała ogromna liczba żałobników, oszacowana na 25 tysięcy osób. Było to czterokrotnie więcej niż ówczesna populacja gminy Sojoki zamieszkały jej przez nieco ponad 6 tysięcy ludzi. Wszystkie siły policyjne dostępne w prowincji zostały wezwane do utrzymania porządku. W granicach gminy tamtego dnia policjanci naliczyli co najmniej 2000 samochodów przybyłych z zewnątrz. Pojawiły się nawet stoiska handlarzy, którzy chcieli wykorzystać obecność tłumów i sprzedawali jedzenie, napoje, pamiątki z regionu i podobne. Pod względem liczby uczestników i wysiłku organizacyjnego pogrzeb Kyli Kisari był tak doniosły jak pogrzeby prezydentów Fińskiej Republiki w 1956 roku. Wewnątrz kościoła zgromadzonych było około 3000 żałobników, a pozostałe tysiące osób stały wokół budynku i na polu cmentarnym. W ostatniej podróży Kuliki towarzyszył pastor Urio Alaopas, nowy pastor w parafii Isoyoki, który znał ją krótko, ale cenił jako pracownicę i ogólnie jako dobrą młodą osobę. Ojciec dziewczyny Einosari Wygłosił krótką mowę do zebranych, dziękując za pomoc w poszukiwaniach, wsparcie i współczucie, jakie jego rodzina otrzymała od lokalnej społeczności. Wśród osób wygłaszających przemowy w trakcie ceremonii, negatywnie wyróżnił się jeden mówca, który oskarżył policję o niekompetencję i ochronę przestępców oraz wezwał do przywrócenia kary śmierci. Wyraził tym z pewnością myśli i emocje części zebranych, wśród których panowała złość i chęć dopadnięcia i zlinczowania sprawcy, ale oczywiście takie słowa były po prostu nie na miejscu podczas pogrzebu. Biała trumna z ciałem kyliki została złożona w grobie naprzeciwko głównych drzwi kościoła i sojoki. Minęło jeszcze wiele godzin, nim tłum się rozszedł, a do grobu ustawiła się ogromna kolejka osób, które czekałyby podejść bliżej, pokłonić się, przeżegnać. Historia Kyliki poruszyła serca ludzi w całym kraju, wywołała ogromne emocje i wielu osobom dziewczyna wydawała się bliska, choć nawet jej nie poznali. Była to wyjątkowa zbrodnia w warunkach Finlandii, gdzie panował wysoki poziom społecznego zaufania, a podobne sprawy, jeśli miały miejsce, nie były wówczas przedstawiane opinii publicznej. Kiedy emocje związane z pogrzebem opadły, ludzie w całej Finlandii oczekiwali rozwiązania sprawy i wskazania winnego. Śledztwo do tamtego momentu i tak było prowadzone z dużym zaangażowaniem sił policji i na szeroką skalę, ale po znalezieniu ciała Kuliki ruszyło z jeszcze większym impetem. Do pomocy włączyły się jednostki Centralnej Policji Kryminalnej w Helsinkach. Śledztwo było wyjątkowo obszerne i obejmowało setki wątków. Policjanci chodzili od domu do domu z ujednoliconymi formularzami z zamiarem przesłuchania wszystkich mieszkańców Isoyoki. Ustalone było, że sprawca zaatakował Kyliki 17 maja między 22:40 a 22:50. W międzyczasie bowiem znalazło się dwóch motocyklistów, którzy 17 maja jechali tą samą drogą co Kyliki ze strony Isoyoki na północ. Około 22.50, czyli w czasie, kiedy zbrodnia musiała być już w trakcie. Nie widzieli niczego i nikogo na tamtym odcinku drogi. Prawdopodobnie sprawca wówczas ukrył się na ciemnym poboczu, trzymając kyliki i jej rower. Możliwe, że właśnie wtedy, słysząc nadjeżdżające pojazdy, wetknął jej w usta szalik jako knebel, żeby nikt nie usłyszał jej wołania. Każda z przesłuchanych osób była proszona o podanie, gdzie przebywała tamtego dnia w przedziale czasowym pomiędzy 22.30 a północą. Policjanci spisywali, kto gdzie się poruszał tamtego wieczora, z kim się widział, którą drogą wracał itd. Tak Formularz nakazywał również pytać o osoby leworęczne. Sadzonka sosny, którą znaleziono na bagiennym grobie Kryliki, została u dołu zaostrzona nożem, a ze śladu cięcia policyjni technicy wywnioskowali, że sprawca był leworęczny. Stąd osoby leworęczne były szczególnie poszukiwane, tworzone były listy z ich nazwiskami, a każdą z tych osób weryfikowano w policyjnych i więziennych rejestrach pod kątem jakiejkolwiek przestępczej przeszłości czy aresztowań. Starano się również ustalić, czy był ktoś, kto niespodziewanie opuścił Sojoki po informacji o znalezieniu ciała. W związku ze sprawą przesłuchano tysiące osób. Nigdy wcześniej w Finlandii nie były prowadzone przesłuchania na taką skalę. Wykonano masę pracy, jednak śledztwo było niezwykle trudne, bo tak naprawdę policjanci nie mieli prawie żadnych informacji o sprawcy i nie było ani jednego naocznego świadka. Śledztwo utrudniały także osoby, które zgłosiły się i przyznały do zabicia kyliki, a które, jak się później okazywało, były niewinne. Policjanci weryfikowali wersję tych osób, tracili czas, po czym okazywało się, że do przyznania się nie było żadnych podstaw. Jest to częste zjawisko przy wielkich, nagłośnionych zbrodniach, że osoby z nimi niezwiązane przyznają się do bycia sprawcą. Mogą to być osoby niestabilne psychicznie. Lub poszukujące rozgłosu i tej mrocznej sławy, jaką zyskują zbrodniarze opisywani w gazetach w całym kraju. Standardowo, jak w przypadku podobnych spraw, pojawiały się również zgłoszenia więźniów, którzy twierdzili, że mieli jakieś informacje o zabójcy, ale obiecali je wyjawić dopiero po ustaleniu jakiejś ugody, skróceniu wyroku czy zapewnieniu dodatkowych przywilejów. Któryś z nich twierdził, że aby przekazać co wie, musiał odwiedzić miejsce zbrodni. Ewidentnie była to tylko próba wydostania się na zewnątrz, być może po to, by po prostu się przejechać i urozmaicić szarą codzienność, albo stworzyć sobie okazję do ucieczki. W każdym razie nic przydatnego nie uzyskano tą drogą. Również żadnych efektów nie przynosiły wizje jasnowidzów, którzy zgłaszali się do pomocy w śledztwie, ani prace prywatnych detektywów, których wynajęła Rada Gminy i Sojoki. W kontekście śledztwa, jak i powstających wśród ludzi teorii i plotek, Zainteresowanie budziło także prywatne życie Kyli Kisari. Wydaje się, że mimo serdecznego i ciepłego usposobienia dziewczyna skrywała jakiś smutek, zagubienie, emocje, którymi nie dzieliła się z większością bliskich. W jej egzemplarzu Nowego Testamentu, który został w domu, rodzina znalazła smutny wiersz, który dziewczyna napisała w tłumaczeniu brzmiącym mniej więcej tak: „Och, czy mogę znaleźć spokój w moim sercu? Czy jego palące bóle ustaną?” Tego nie wiem, ale mam tylko nadzieję, że mogę kiedyś uzyskać ulgę. Jak długo potrwa ta droga mojego życia? Kyliki nie zapisała daty, więc nie da się określić, czy napisała go dawno, czy krótko przed zniknięciem. Wiadomo natomiast, że swoje wątpliwości i rozterki życiowe powierzała pastorowi, z którym pracowała przez 8 miesięcy. Na temat relacji Kyliki z pastorem krążyły plotki sugerujące, że łączył ich romans, czy ogólnie, że relacje te były niewłaściwe. Ale na temat pastora porozmawiamy za chwilę. Rada Gminy Isojoki zaoferowała 50 tysięcy fińskich marek nagrody za informacje prowadzące do ujęcia sprawcy zbrodni. Wydawca dziennika Helsingin Sanomat, pisma o największym nakładzie w kraju, obiecał za to samo 100 tysięcy marek. Według opisu sprawy na fińskiej Wikipedii te dwie nagrody za informacje stanowiłyby równowartość ponad 5 tysięcy euro w 2021 roku, co nie wydaje się jakąś oszałamiającą kwotą, jednak wartość marek nie była w latach 50. wprost proporcjonalna do wartości wynikającej z takiego prostego przeliczenia walutowego i kwota 150 tysięcy marek była przedstawiana jako znacząca. Wydaje się, że jeśli ktoś z okolic i Sojoki miał rzeczywiście informacje w sprawie, to nagroda powinna go skusić do ich przekazania. Stąd część autorów późniejszych artykułów czy książek na temat sprawy spekuluje, że społeczność ukryła sprawcę i nie wydała go mimo wszystko, czyli osoby, które wiedziały, kim był, znajdowały się pod jego wpływem i były od tego człowieka zależne, np. członkowie rodziny, albo były zastraszone. Ale może rzeczywiście nikt nie znał prawdy, a zabójca zadziałał tak sprawnie i w tak precyzyjnie wybranym momencie, że pozostał niezauważony przez nikogo. Czy w takiej relatywnie małej społeczności było to możliwe, to trudne pytanie. Sprawca prawdopodobnie przechował gdzieś rower kuliki, później przejechał nim czy przewiózł go nad staw na bagnach. Możliwe, że ukrywał gdzieś również ciało, zanim pochował je tam, gdzie je znaleziono. Musiał wobec tego wielokrotnie wracać w tamte tereny, kręcić się po lesie i bagnach, wyjść z łopatą i tymi specyficznymi narzędziami do kopania. I to wszystko pośrodku poszukiwań, które były przecież gdzieś tam cały czas w toku. Inspektor Skogman uważał jednak, że wszystkie czynności związane z ukryciem ciała i roweru zostały przeprowadzone przez sprawcę tuż po zabójstwie. Ze względu na to, że w maju wilgotność ziemi i poziom wód były wysokie, Ukrycie ciała pod błotem i ściółką było łatwiejsze, a rower w stawie niewidoczny. Inspektor uważał, że sprawcą był ktoś miejscowy, kto najprawdopodobniej wielokrotnie odwiedzał grób przed jego odnalezieniem i sprawdzał, czy wszystko było w porządku. Sadzonkę sosny wyciął i umieścił w ziemi na grobie dopiero pod koniec lata. To by wyjaśniało, dlaczego żołądek zmarłej został przebity, gdy ciało było już w stanie rozkładu. Bardzo prawdopodobne było również, że sprawca brał udział w poszukiwaniach Kyliki, możliwe, że sam przechodził przy grobie i dbał o to, by nie zwrócono na to miejsce uwagi. Aktywne śledztwo w terenie zakończyło się w lutym 1954 roku, kiedy siły policyjne z całej Finlandii opuściły Isojoki. Sprawa jednak nie została zamknięta i dalej prowadziła ją jednostka centralnej policji kryminalnej w Vasa. Zgłoszenia i wskazówki napływały na policję przez kolejne dekady, w zasadzie nawet do lat 90. Kiedy inspektor Skogman przechodził na emeryturę jesienią 1970 roku, sprawa Kulik Sari miała 370 różnych wątków czy linii dochodzenia, z których większość była zamknięta jako wyczerpana bez rezultatu. Wiele oparto o zgłoszenia ze społeczności, które czasami zdawały się nie mieć podstaw, ale wszystkie wątki były brane pod uwagę. Jako osoby podejrzane zgłoszeni zostali nawet szef policji w Isoyoki, Jorma Koskela i ojciec Kyliki, Eino Sari. Akta śledztwa obejmowały 5000 raportów z przesłuchań. Jeśli chodzi o podejrzanych, to było ich bardzo dużo. Przez krótszy czy dłuższy czas status podejrzanego nosiło blisko 500 osób. Z tego kilka osób do dziś uważa się za najbardziej podejrzane. Teraz przybliżam Wam sylwetki tych właśnie ludzi. Dodam jeszcze, że na początku lat 2000 śledczym przypisanym do sprawy Kulikisari był funkcjonariusz jednostki centralnej policji kryminalnej w ta Tapani Tikkala. W 2004 roku Tikkala udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że policja ustaliła tożsamość mordercy Kulikisari, ale ze względu na brak wystarczającego materiału dowodowego nie mogła go formalnie oskarżyć, a sprawa nie mogła zostać skierowana do sądu. Powiedział jednak, że nie mógł podać nazwiska tej osoby, gdyż była to osoba już w tamtym czasie zmarła. Też oczywiście nie wiem, kogo miał na myśli, ale jak sobie omówimy sylwetki tych głównych podejrzanych, wskazywanych w artykułach i opracowaniach sprawy, to możemy pogdybać, czy był to ktoś z wymienionych podejrzanych. Kiedy Kyliki rozpoczęła pracę w kościele w Isoyoki, proboszczem parafii był Kałko Wojto Kanervo. Dziewczyna zatrudniła się na jego osobistą prośbę i pracowała u jego boku przez 8 miesięcy. Kiedy Kyliki Sari wyjechała w swoją ostatnią wycieczkę rowerową, pastor Kanervo mieszkał 50 km dalej w Merikarvi. Przeprowadził się tam krótko przed zniknięciem Kyliki. Rozpoczął posługę 1 maja, a więc niepełne 3 tygodnie przed jej śmiercią. W tym czasie Kyliki pracowała dalej na plebanii, a jej pracodawcą był nowy pastor Urio Alaopas, który później prowadził jej ceremonię pogrzebową. Relacje pomiędzy Kyliki a pastorem Canerwo były niejasne i na dobrą sprawę tak już zostało. 14 maja, trzy dni przed zaginięciem, Kyliki wysłała do pastora list. Rozpoczęła go słowami Dobry Pastorze. Napisała o kilku sprawach z życia parafii, o kilku swoich sprawach także. List wskazywał na tęsknotę za pastorem. Na wstępie podziękowała mu za poprzednią odpowiedź. Nie był to pierwszy list wymieniony między Kyliki a Kanerwo od czasu jego wyjazdu. Dziewczyna napisała, że z perspektywy czasu ich wspólna praca to był całkiem miły czas i nauczyła się wielu rzeczy, za co była mu wdzięczna. Żałowała, że nie podziękowała mu osobiście, kiedy miała jeszcze okazję. Najczęściej przytaczanym fragmentem listu jest ten. Czy mógłbyś kiedyś odpowiedzieć na pytanie, jak nie przejmować się tym, co mówią inni? Ludzie zawsze mają słabości, prawda? Powiedz mi, jak żyć, aby pozostać na ścieżce wytyczonej przez Jezusa. Niektórzy uważają, że w tym fragmencie kryje się żal Kyliki, która padła ofiarą plotek albo jakiegoś wyszydzania. Jednak uważam, że jest to część kontekstu, którego po prostu nie znamy i wynika z wcześniejszych listów lub rozmów. Dalej Kyliki podkreśliła, jak ważne było dla niej, że mogła swoje wątpliwości powierzać pastorowi. Napisała Nigdy nie mogłam nikogo zapytać, ale mam nadzieję, że mogę pytać ciebie, bo jesteś moim duchowym ojcem. Przesłała pozdrowienia dla wszystkich i dodała, że ma nadzieję na odpowiedź. Na marginesie napisała jeszcze prośbę, by pastor dosłał referencje za przepracowane miesiące. Niektórzy uważają, że to podejrzane, że Kyliki napisała list tuż przed swoim zaginięciem, ale myślę, że tak nie jest, bo był to ciąg dłuższej korespondencji i po prostu tak wyszło. Z listu wynika jak najbardziej pozytywne nastawienie do pastora i poprawne relacje między nimi, bez jakichkolwiek pretensji czy z drugiej strony nadmiernej, podejrzanej zażyłości. Kanerwo dowiedział się o zaginięciu Kyliki w środę, 20 maja, na trzeci dzień po tym, jak nie wróciła do domu. Zadzwoniła wówczas do niego na plebanię żona jednego z policjantów z Isoyoki, pytając czy Kyliki była u niego w Merikarwi i czy coś wiedział o jej zniknięciu. Odpowiedział, że dziewczyny nie było i że nie wiedział nic o sytuacji. Według gospodyni pastora, która była świadkiem rozmowy, zareagował nerwowo i był przejęty wiadomością o Kyliki. Pastora nie było w Isoyoki w czasie zniknięcia Kyliki i nie wydawał się podejrzany z początku, ale w wiosce krążyła uparcie plotka, że Kanerwo i Kyliki mieli romans. W końcu inspektor Skogman przesłuchał pastora Kanerwo po raz pierwszy 25 września 1953 roku na probostwie w Merikarwi, wtedy kiedy los dziewczyny nie był jeszcze ostatecznie znany. Kanerwo zeznał, że zgodnie z tym co pamiętał, w wieczór zniknięcia Kyliki, 17 maja, odprowadził swoją żonę Aino do samochodu, który wynajęła na podróż do pracy w Laichia, do miasteczka tuż obok Wasy. Kobieta pracowała jako nauczycielka i ze względu na odległość wyjeżdżała i zostawała na miejscu na dni robocze, a do rodziny wracała w weekendy. W tym czasie dwiema małymi córkami państwa Kanerwo opiekowała się gospodyni księdza. Według tego co twierdził Kanerwo, resztę tamtego wieczora spędził na probostwie, o czym mogły zaświadczyć jego córki. Obie poniżej 10 roku życia dodajmy. Mimo że alibi było żadne, to pastor nie wydawał się inspektorowi podejrzany, poza tym nie miał samochodu ani czynnego prawa jazdy i raczej wydawało się niezbyt prawdopodobne, że jechałby w nocy do Isojoki. Kiedy wyjaśnił się straszny los Kyliki, pastor nie pojawił się na jej pogrzebie i dopiero po kilku tygodniach odwiedził rodzinę Sarich. Następnie, wraz z rozszerzeniem śledztwa, pastor ponownie został poddany przesłuchaniom. Przesłuchania te odbyły się 30 grudnia 1953 roku i 20 stycznia 1954. W ich trakcie Kanerwo przedstawił nowe alibi na 17 i 18 maja. Twierdził, że w niedzielę 17 po południu był na przyjęciu u księdza dziekana w Merikarwi, a potem udał się do miejscowego szpitala, gdzie odprawił nabożeństwo dla pacjentów, które zakończyło się o godzinie 20.00. Na te twierdzenia byli świadkowie i nie budziły one wątpliwości policji. Natomiast pozostałą część wieczora i nocy pastor spędził na plebanii w towarzystwie małych dzieci i gospodyni Auliki. Panerwo powiedział również, że w poniedziałek 18 maja o 9 rano prowadził seminarium. Wiarygodność tego konkretnego twierdzenia nigdy nie została zweryfikowana. Podczas tych przesłuchań pastor stanowczo zaprzeczył, by miał jakiekolwiek intymne relacje z Kili Kisari, dodając, że jego relacje z nią były pełne szacunku. Jego pobyt na plebanii w noc 17 na 18 maja został zweryfikowany z gospodynią Auliki. Kobieta przyznała, że była kochanką pastora. W związku z tym, że żona Kanerwo wyjechała już do pracy, noc z niedzieli na poniedziałek Auliki spędziła z nim w łóżku i zeznała, że nigdzie nie wychodził przez całą noc. Potwierdziła więc alibi Kanerwo i tym samym znów stał się wolny od podejrzeń. Po przesłuchaniu Auliki, pastor również przyznał się do tego związku policji, chociaż do tego czasu stanowczo temu zaprzeczał. W końcu jednak na światło dzienne zaczęły wychodzić ohydne fakty związane z pastorem Kanerwo. Poza tym, że przez cały czas związku małżeńskiego miał liczne kochanki, to pastor również miał całą długoletnią historię wykorzystywania nieletnich dziewcząt, praktycznie w każdej parafii, do której trafiał. Te praktyki długo udawało mu się ukryć przed organami ścigania, prawdopodobnie ze względu na to, że takie sprawy były w społeczeństwie tematem tabu i ofiary wstydziły się przyznać co się działo, wobec czego nic nie wychodziło poza ramy organizacji kościelnej. Prawdopodobnie były one natomiast przyczyną częstych przenosin kanerwo do kolejnych parafii. W kwietniu 1955 roku mężczyzna z miejscowości Laichia skontaktował się z policją, ponieważ podejrzewał, że pastor kanerwo molestował jego dwie córki, a one bardzo się go bały. Pastor zostawił listy dla dziewcząt, kiedy wyjeżdżał do parafii w Kichnio, datowany na 27 kwietnia 1955 roku. Napisał do nich: Zanim opuszczę Laichię, muszę zwrócić się do Was, ponieważ odegrałem rolę złego kapłana. Chcę Was przeprosić, a także uzyskać odpowiedź. Zapomnijcie o mojej niegodziwości i wybaczycie mi? W dalszej części napisał, że chce jeszcze się z nimi spotkać i porozmawiać, bo pisemne przeprosiny są niewystarczająco uprzejme, a gdy porozmawiają, to dziewczyny także będą mogły zasiąść do boskiego stołu w łasce przebaczenia. Dalej pisał Proszę powiedzcie, kiedy mogę Was zobaczyć. Wieczorami mnie nie ma, w sobotę wyjeżdżam do kichnia. Poprosił, żeby dziewczyny dały mu spokój ducha i pozbyły się listu, żeby nie wpadł w niepowołane ręce. Nie wiem jak dla was, ale ton takiego listu dla mnie jest raczej straszny, bo wskazuje na sposób, w jaki pastor zapewne otumaniał swoje ofiary, grając na ich sumieniach i naiwności i właściwie odwracając sytuację. Przypuszczam, że jeśli doszłoby do spotkania z dziewczynami, to w ruch poszłaby cała masa socjotechnik, za pomocą których wymusiłby na nich poczucie winy i sprawił, że nikomu nic już by nie mówiły o tym, co się działo. List jednak trafił w ręce ojca dziewczyn. Wydaje się, że w związku z tym zgłoszeniem nic konkretnego nie zrobiono, a bodźcem do zatrzymania księdza stała się dopiero kolejna ofiara pastora z parafii w Kichnio 16-letnia dziewczyna o imieniu Raucha. Jej sprawa została rozpatrzona w 1956 roku w sądzie w Parkano, gdzie oskarżono pastora o związanie się z dzieckiem poniżej 17 roku życia. Kanerwo został skazany na rok więzienia. Jednak przypadków jego działań było mnóstwo i zaczynały się już od lat czterdziestych, kiedy pastor wyjechał z żoną i małą wówczas córeczką na misję na południe Afryki. Już stamtąd został usunięty i odesłany z rodziną do domu w związku z niestosownym zachowaniem wobec nieletnich. W związku z aresztowaniem Kanerwo policja jeszcze raz wróciła do rozważenia jego udziału w sprawie Kyli Kisari. 8 kwietnia 1956 roku, przesłuchiwany w areszcie, przyznał, że Kyliki również była ofiarą jego niewłaściwych zachowań. Opisał śledczym, jak w lutym, będąc z nią na plebanii sam na sam, nakłonił Kyliki, by go dotykała. Dziewczyna nie rozumiała tych czynności, a pastor po wszystkim nakazał jej, żeby nie myślała o tym i nikomu nie mówiła. To samo miało zdarzyć się w sumie sześć razy. Według kanerwo ostatni raz miał miejsce pod koniec kwietnia, czyli na 3-4 tygodnie przed zniknięciem Kyliki. Sam nawet przyznał, że starał się nakłonić ją do czegoś więcej, ale Kyliki bardzo stanowczo trzymała się postanowienia o zachowaniu czystości do ślubu, za co ją podobno szanował, podziwiał i nie naciskał. Krótko przed opuszczeniem Isoyoki, pastor przyprosił Kyliki za swoje czyny. Wówczas dziewczyna miała powiedzieć, że wybaczy, ale że miała nadzieję, że pastor nie będzie wymagał od innych dziewcząt takiego samego zachowania. Jednocześnie Kyliki wyraziła życzenie, aby pastor nigdy nikomu o tym nie powiedział. Działania księdza były szokujące i z pewnością sprowadziły na Kyliki wiele cierpienia, które być może próbowała wyrazić właśnie w tym smutnym wierszu, o którym wspominałam wcześniej. Jednak pastor nadal miał alibi, które potwierdzali świadkowie. Ostatecznie Kanerwo został usunięty ze stanu kapłańskiego w sierpniu 1958 roku i osiadł na gospodarstwie, gdzie zajął się hodowlą kurczaków. Owdowiał w roku 1962 i samotnie zajął się wówczas już czwórką dzieci z małżeństwa, spośród których najstarsza córka była już pełnoletnia. W tym samym roku Kanerwo udzielił wywiadu magazynowi Hymy, w którym wyjaśnił swoje odczucia względem podejrzeń. Ledwo znałem Kyli Kisari, a także nie znałem dobrze jej rodzinnej wioski Mukki. Prawdopodobnie nie można poznać każdego miejsca w swojej parafii w ciągu roku. W każdym razie byłem w Merikarvi podczas morderstwa. Musiałem rano prowadzić przygotowania do konfirmacji, jak mogłem mieć czas, żeby pojechać do Isoyoki. Mimo, że policja uważała jego alibi za solidne, biorąc pod uwagę przeszłość Kanerwo, wiele osób widziało w nim sprawcę i wątpiło w jego alibi. W końcu alibi dała mu kochanka, czyli osoba, której wiarygodność jest dyskusyjna. Poza tym był ten argument, że pastor nie miał własnego samochodu, ale nieraz był widziany w Mary Carvey jak jeździł pożyczonymi wozami. Teoretycznie, więc, możliwość, że wymknął się do Isojoki nie jest całkowicie wykluczona. Nigdy jednak nie postawiono mu zarzutów w tej sprawie. Jasne, jest to zrozumiałe, że pastora się podejrzewa i że cały czas jeszcze są osoby, które są przekonane o jego winie. Oczywiście był postacią niezwykle negatywną, ale też nie miał chyba powodu, by wracać do Isojoki i żeby skrzywdzić Kyliki. Wydaje się, choćby na podstawie listu od niej, że nie stanowiła dla niego zagrożenia wręcz dalej odnosiła się do niego z szacunkiem i sympatią. W pewnym sensie można powiedzieć, że stanowiła dla niego prawdopodobnie jakoś tam zamknięty rozdział. Nie mógł też znać planów Kyliki i wiedzieć, że zastanie ją na drodze o tamtej porze. Ale oczywiście to wszystko tylko przypuszczenia. 35-letni właściciel kawiarni, który mieszkał w Kariyoki, był jednym z głównych podejrzanych w sprawie Kyliki Kisari przez dość długi czas. W przeszłości człowiek ten był policjantem, jednak został zwolniony z pracy, ponieważ miał złe nawyki. Czy chodziło o uzależnienia, czy bardziej na przykład o łapówki, tego nie wiem, ale z tym drugim może być coś na rzeczy, bo ludzie znali go jako drobnego biznesmena, robiącego podejrzane interesy oraz serwującego w lokalu nielegalny alkohol. W każdym razie, w czasie, kiedy toczyła się sprawa Kyliki, mężczyzna był właścicielem kawiarni. Przede wszystkim jednak skupił na sobie uwagę śledczych ze względu na zgłoszenie świadków, którzy twierdzili, że widzieli go w feralną noc, jeżdżącego samochodem z innym mężczyzną w pobliżu Kauhajoki. Jak wiecie, jednym z kierunków śledztwa było poszukiwanie kremowego samochodu, a właściciel kawiarni miał taki, który odpowiadał opisowi. Do tego dodając, że widziano go z pasażerem i w kauhajoki, czyli w kierunku skąd widziany przez walmę samochód nadjechał, wszystko zdawało się układać w spójną całość. Właściciel kawiarni został aresztowany w sierpniu, przed znalezieniem ciała Kyliki. Wówczas społeczność Isojoki była przekonana, że oznaczało to, że sprawa wkrótce zostanie rozwiązana. Mężczyzna przyzna się, powie co zrobił z zaginioną dziewczyną i otrzyma adekwatną karę. W rzeczywistości jednak sytuacja nie była taka prosta. Właściciel kawiarni miał alibi, a tym bardziej jego samochód miał alibi. Jak się okazało, samochód właściciela kawiarni został przywieziony do warsztatu samochodowego w miejscowości Lapwarty 4 maja i zwrócony po naprawie dopiero 30 maja. W czasie kiedy Kiliki zaginęła, był nadal w warsztacie bez opon i akumulatora. Właściciel warsztatu powiedział, że w noc z 17 na 18 maja był w domu i usłyszałby, gdyby samochód był używany bez pozwolenia. Ponadto właściciel kawiarni także miał alibi na noc zniknięcia Kyliki. Między 22 a północą był w barze hotelu Kristinan Kaupunki na wybrzeżu Bałtyku, gdzie spotkał się z biznesmenem z miasta Pori. Potwierdzali to świadkowie, a także ów biznesmen. Następnie panowie pojechali do domu znajomego w Karioki, gdzie prawdopodobnie na imprezowaniu spędzili resztę nocy. Właściciel kawiarni został zwolniony pod koniec sierpnia, co zdziwiło i chyba zawiodło mieszkańców Isoyoki. Później, w trakcie kolejnej serii przesłuchań, po znalezieniu ciała Kyliki, został ponownie zatrzymany, ale ponownie zwolniono go po złożeniu wyjaśnień. Sam inspektor Skogman rzekomo był przekonany o niewinności właściciela kawiarni. Kolejnym w gronie najbardziej podejrzanych w sprawie kyliki był 38-letni mieszkaniec Isojoki, Wiktorii Lechmus Vita, w opracowaniach zazwyczaj zwany kopaczem rowów. Mężczyzna mieszkał z rodziną niecałe 2 km od miejsca zbrodni. Nie miał partnerki ani żony, cierpiał na zaburzenia psychiczne i nadużywał alkoholu. Czasem łapał się prostych prac fizycznych, w tym właśnie pracy przy budowie dróg, stąd kopacz rowów. Biorąc pod uwagę, że znajomość okolicy była według policji jednym z podstawowych elementów profilu poszukiwanego sprawcy, to Lechmus Wita pasował idealnie. Ciało Kyliki zakopano kilkaset metrów od drogi, ale tylko około 60 metrów od miejsca, gdzie znajdował się obóz mężczyzn pracujących przy budowie dróg. Z pewnością więc Wiktorii poruszał się po okolicy miejsca zbrodni z dużą swobodą. Zaburzenia psychiczne miały pojawić się u Lech Muzwity w czasie wojny zimowej, prawdopodobnie wywołane traumą. W trakcie wojny strzelił sobie w nogę, aby zostać odesłanym z frontu i móc wrócić do domu. W latach 40. był już znany z usilnego zaczepiania i nękania kobiet w Isoyoki i został skazany za jedno przestępstwo na tle seksualnym. W 1951 roku, działając rzekomo w obronie własnej, dźgnął innego mężczyznę nożem w klatkę piersiową i otrzymał krótki wyrok więzienia. Zatem kopacz rowów był już znany policji. Ponadto policja w Isojoki zarejestrowała dziesiątki raportów o przypadkach nękania kobiet przez Lechmuswitę. Wydaje się jednak, że był raczej uważany za takiego żałosnego i względnie nieszkodliwego, tylko dlatego, że po wyroku nie uciekał się już do bezpośredniej przemocy. Nadal były to jednak przypadki niepokojące. Mężczyzna między innymi zaglądał przez okna saun, by podglądać kobiety. W jednym przypadku wszedł do domu nieznajomej pod jej nieobecność i położył się w jej łóżku. Kiedy kobieta wróciła i zażądała, żeby wyszedł, zrobił to, ale sytuacja musiała być przerażająca. Nastolatka, która jednego wieczora zajmowała się dziećmi sąsiadów, zgłosiła na policji, że Lech Muzwita usiłował wedrzeć się do domu, gdzie była z tymi dziećmi sama, walił do drzwi i jej groził. Również straszna sytuacja. Kopacz Rowów często pojawiał się w okolicy drogi do Kauhajoki, więc było niewykluczone, że również kyliki Sari padła ofiarą jego wulgarnych zaczepek. Możliwe, że to właśnie jego bała się spotkać, gdy mówiła przyjaciółce, że bała się zaczepek ze strony pijanych mężczyzn. Lechmuzwita i jego rodzina byli przysłuchiwani w czasie trwania poszukiwań kyliki. On sam mówił mało sensownie, ale jego matka i brat zeznali, że w noc zbrodni pijany Wiktorii spał już o godzinie 19:00 i był tak bardzo pod wpływem alkoholu, że z pewnością nie mógłby popełnić żadnego przestępstwa. Policjanci nic konkretnego na niego nie mieli, więc zwolnili go do domu, ale pozostał nadal podejrzanym. Co było bardzo ważne, w trakcie pierwszego przesłuchania Wiktorii powiedział, że Kliki już nie żyje, a jej ciało nigdy nie zostanie odnalezione. Gdy jednak Kuliki została odnaleziona, Kopacz Rowów został przesłuchany ponownie. Zaprzeczył temu, że poprzednio mówił, że Kyliki nie żyła, twierdząc, że został źle zrozumiany. Jako, że kontakt z nim był bardzo trudny, a odpowiedzi nielogiczne, został wysłany na diagnozę psychiatryczną, a później do szpitala psychiatrycznego w Mustasari. Policjanci usiłowali przesłuchać go również podczas jego pobytu w placówce. Ale Lech Muswita znów nie odpowiadał rzeczowo i popadał w dezorientację, wobec czego jego lekarz przerwał przesłuchanie. Śledczy byli również zainteresowani szwagrem kopaczarowów, który mógł być współsprawcą lub pomocnikiem w zatarciu śladów zbrodni. Szwagier, czyli 37-letni Hakal, miał również pewną kryminalną przeszłość, a poza tym pracował z Wiktorim przy pracach drogowych. Zatem zarówno Lechmus Vita, jak i jego szwagier bardzo dobrze znali tereny wokół miejsca zbrodni. Szwagier, krótko po przesłuchaniu go jesienią 1953 roku, opuścił Isojoki i przeniósł się ostatecznie do Szwecji. Można sobie wyobrazić, że Lechmus Vita wobec ciągłych niepowodzeń z kobietami kumulował w sobie ogromną frustrację, która w pewnym momencie doprowadziła do wybuchu agresji wobec spotkanej przypadkowo Kyliki. Być może szwagier uczestniczył w napaści na nią, albo dowiedział się co zrobił Wiktorii i pomógł mu ukryć ślady zbrodni. Zanim poszukiwania Kyliki się rozpoczęły, mieliby pełne dwa dni, kiedy mogli pracować na znanym sobie świetnie terenie. Nie istniały jednak dowody przeciwko mężczyznom, jedynie dowody o charakterze mocno poszlakowym, a śledztwo policji nie przyniosło rezultatu, który doprowadziłby do wniesienia zarzutów, nie mówiąc już o skazaniu. Publiczne wskazanie czarnobrodego dziwaka jako podejrzanego w sprawie Kyliki Sari miało miejsce dopiero w 2004 roku. Opowiedział o nim Escovar Pelaide, emerytowany komendant straży pożarnej i sojoki w wywiadzie dla Ilta Sanomat właśnie w tamtym roku. W czasie zabójstwa brodaty mężczyzna miał mieć 51 lat i być takim lokalnym dziwakiem, który snuł się po okolicy i zachowywał dość dziwnie. Nigdzie nie zostały podane jego personali, a wiadomo, że był znany ze swojej gęstej czarnej brody i tak jest ogólnie w źródłach określany czarnobrody, podejrzany. Informacje, jakie zostały o nim podane, można myślę traktować zasadniczo w kategorii plotek. Rzekomo jako młody człowiek niczym nie odstawał od społeczności, nawet był dosyć zdolny i ambitny, ale wchodząc w dorosłość, przeżył załamanie nerwowe i zmienił się właśnie w takiego dziwaka. Dalej, rzekomo w 1952 roku został złapany w szpitalu w Isoyoki na obmacywaniu kobiecych zwłok. A jako, że miał już historię nękania kobiet, to sąd karny zastosował wobec niego karę kastracji. Przyznacie, że takie informacje brzmią już jak typowe plotki, powstające na zasadzie nie znamy go, jest dziwny, inny, więc na pewno ma na sumieniu coś ekstra dziwnego. Przynajmniej dla mnie tak to brzmi. To, co już wydaje się bardziej prawdopodobne, to informacje pana Warpelaide, że podejrzany mężczyzna pokazywał się w biurze parafialnym, w którym pracowała Kyliki i rzekomo zaczepiał ją, nazywając swoją narzeczoną. Kręcił się też w innych publicznych miejscach, np. w Urzędzie Miejskim, gdzie podobnie zaczepiał młodą urzędniczkę. Warpelaide często widywał tego czarnobrodego mężczyznę m.in. w okolicach imprestanecznych. Brodacz skrywał się wówczas w krzakach czy za drzewami i podglądał bawiących się ludzi. W noc zniknięcia kyliki około drugiej nad ranem mężczyzna rzekomo obrzucił piaskiem czy kamyszkami okno na piętrze w budynku gminy. Mieszkająca tam kobieta otworzyła okno, a brodacz miał krzyknąć do niej, żeby zeszła na dół. Ona go pogoniła, po czym mężczyzna zaczął iść drogą na południowy Wschód w kierunku punki, czyli z dala od miejsca, gdzie mieszkał. Tutaj sugestia, jaka się pojawia, to że celowo zrobił scenę pod urzędem, żeby miał świadków, że w nocy był gdzieś w centrum Sojoki, a nie w lasach na północy miasta. Następnego ranka, dzień po zniknięciu Kyliki, mężczyzna próbował zaatakować swojego opiekuna jakąś bryłą czy cegłą przymocowaną do łańcucha. Przypuszczalnie więc mógł chodzić z tą prowizoryczną bronią i użyć jej do ataku na Kyliki poprzedniego dnia. W czasie śledztwa Warpelaide zgłosił policji swoje podejrzenia, ale nie zostały potraktowane szczególnie poważnie. Po przesłuchaniu brodacza, z którego nic nie wyniknęło, policja nie interesowała się nim dalej. Warpelaide podejrzewał, że główny śledczy, inspektor Skogman, uważał, że mężczyzna był zbyt prosty, by móc popełnić tak precyzyjnie ukrytą zbrodnię. Podano jeszcze, że czarnobrody mężczyzna zmarł w szpitalu psychiatrycznym w Tełwa w 1971 roku. W kontekście sprawy Kyliki wśród podejrzanych wymienia się także Hansa Asmana, którego próbowano łączyć ze wszystkimi najbardziej znanymi zbrodniami lat 50. i 60. w Finlandii. Zapewne słyszeliście o nim choćby w kontekście najsłynniejszej fińskiej sprawy z tamtego okresu, czyli sprawy z nad jeziora Bodom. To człowiek obrosły w legendę i kreowany jako superprzestępca, który pod koniec życia miał sam sugerować, że odpowiadał za zbrodnie. W czasie gdy wszystkie te śledztwa były jeszcze w toku, to żona Asmana za każdym razem wskazywała, że ten miał być gdzieś w okolicy zdarzeń, nawet gdy miał alibi potwierdzane przez niezależne osoby. W sprawie Kuliki jest to bardzo wątpliwy, podejrzany i wybaczcie, że nie będę tutaj omawiać szerzej tej postaci, bo miejsce poświęcone jemu będzie w module kolejnego odcinka z serii o Finlandii. Ci z Was, którzy oglądali mój poprzedni film albo z innych źródeł znają historię Ejne i Rity z kempingu Tulilachti, na pewno już sami skojarzyli, że między tymi sprawami istnieje sporo analogii. Zauważono to także, kiedy prowadzona była sprawa z Tulilachti, więc rozważano, czy zbrodnie mógł łączyć wspólny sprawca. W sprawie Ejne i Rity policja miała zatrzymanego podejrzanego, Runara Holmstroma. Był sprawdzany i przesłuchiwany również pod kątem udziału w zabójstwie Kyliki. Teraz przedstawię podstawowe podobieństwa w sprawach morderstw Kyliki Sari oraz Eine i Irity. Jeśli ktoś z Was nie zna tamtej historii i planuje ją sobie przesłuchać, a nie chce z góry wszystkiego wiedzieć, to może teraz przeskoczyć do kolejnego rozdziału. Zatem można wyliczyć następujące kwestie. Jako podstawowego narzędzia zbrodni użyto tępego przedmiotu. Rita zginęła od silnego ciosu w głowę, podobnie jak Kyliki. Konkretny użyty przedmiot nie został ustalony, ale prawdopodobnie był to kamień, czyli przedmiot przypadkowy, znaleziony na miejscu. Eine zginęła od ciosów nożem, ale sprawca musiał obezwładnić naraz dwie ofiary, więc mógł posłużyć się nim jako bronią pewniejszą i szybszą w użyciu. Wszystko wskazuje na to, że obie zbrodnie miały charakter oportunistyczny. Sprawca zaczaił się na swoje ofiary, widząc w ich osamotnieniu sprzyjającą okazję. Wszystkie trzy ofiary były podobnego profilu: ciche, grzeczne, spokojne, młode i niewinne. Sprawca wypatrywał najwyraźniej ofiar, które uznawał za szczególnie słabe i atakował z zaskoczenia, nie dając im żadnych szans. Ciała zostały ukryte w bagiennych grobach, kilkaset metrów od miejsca, gdzie dziewczyny były widziane ostatni raz. Sprawca niósł ciała przez cały dystans, co wymagało dużej siły. Ejne została zakryta ubraniami i kurtką podczas pochówku, kyliki została owinięta w płaszcz. Sprawca szczególnie starannie osłonił twarze ofiar. Miejsca pochówków sprawca zamaskował błotem i roślinnością tak, że wtopiły się w krajobraz. W obu przypadkach były na nich ułożone rośliny, które zostały ścięte nożem. Położone na grobach rośliny czy sadzonki miały wyglądać naturalnie, jednak były na tyle charakterystyczne, że zabójca mógłby nawet po czasie rozpoznać te miejsca. Być może chciał tak je sobie zaznaczyć, by mógł do nich wrócić. W obu przypadkach groby wykopano łopatą porzuconą blisko miejsca zbrodni. Część rzeczy ofiar była ukryta w różnych miejscach w lesie. W przypadku kulki mowa zasadniczo o butach, a brakujących elementów odzieży ostatecznie nie odnaleziono. Jednak przypomnę, że w sprawie Ejne i Rity wiele rzeczy z ich bagażu było zakopanych, a niektóre w tym bardzo charakterystyczne kapelusze znaleziono zupełnie przypadkowo niemal rok później w środku lasu, wiele kilometrów od miejsca zbrodni. Możliwe, że rzeczy Kyliki również były zakopane lub porzucone gdzieś znacznie dalej na bagnie lub w lesie i po prostu nie zostały zlokalizowane. Cenniejsze przedmioty, czyli takie, które mogły stanowić pewnego rodzaju trofeum, zostały zabrane przez sprawcę. Rowery wszystkich trzech ofiar były w dobrym stanie i zostały zatopione w jeziorze lub stawie w istotnej odległości od grobów. Sprawca wypuścił powietrze z opon, by ułatwić ich zatonięcie. W obu przypadkach sprawca zadziałał szybko pod osłoną nocy. Krótko po tym jak kyliki albo dziewczyny z kempingu były widziane przez świadków po raz ostatni, zostały zaatakowane. Nad ranem w tych miejscach już nie było żadnych śladów dziewczyn. Zakłada się, że w obu przypadkach zabójca świetnie znał teren, na którym działał i wykorzystał wiedzę o terenie, by ukryć ślady zbrodni. Stąd wynika założenie, że były to osoby lokalne. Między sprawami było 6 lat odstępu, więc sprawca mógł w tym czasie zmienić swoje miejsce pobytu i zadomowić się w okolicach Hejnavesi. Miasto Vasa przewija się w obu sprawach. W sprawie Kyliki było to najbliższe duże miasto, które przejęło patronat nad śledztwem. W sprawie skępingu kempingu Tuli natomiast Vasa pojawiła się w kontekście podejrzanego runara Holmstroma. Holmström mieszkał i działał w regionie Ostrobotnia, w pobliżu Wasy. Gdy został zatrzymany jako podejrzany o zabójstwo Ejne i Rity, właśnie tam został uwięziony. Spekulowano, że mógł popełnić pierwszą zbrodnię w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, a kolejną już w czasie pobytu na wschodzie kraju. Na podstawie wymienionych podobieństw wydaje się możliwe, że zabójstwa były dziełem tej samej osoby lub osób. Wobec tego, czy sprawcą mógł być Runar Holmström. Policja ustaliła, że nie mógł być sprawcą zabójstwa Kulikisari, bo w czasie jej zaginięcia i śmierci przebywał w więzieniu. Skazany za rozbój odbywał karę w ośrodku pracy przymusowej w Okeroin w pobliżu Lachti, prawie 300 km od Isoyoki. Władze ośrodka ten fakt potwierdziły, więc Holmstrom został wykluczony ze śledztwa w sprawie śmierci Kulikisari. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, Holmstrom nie dożył wyroku w sprawie zabójstwa Einy i Rity, bo odebrał sobie życie jeszcze w czasie procesu. Jednak co do jego winy, istniały liczne wątpliwości i prawdopodobnie nie zostałby skazany. Jest niewykluczone, że chociaż był podejrzany w obu sprawach, to nie był winnym w żadnej z nich. Pytanie, czy ktoś inny mógłby być sprawcą obu tych zbrodni, pozostało otwarte. Inspektor Axel Skogman, który brał również udział w śledztwie w sprawie mordu na kempingu Tulilachti, uważał za mało prawdopodobne, aby ta sama osoba była winna obu zbrodni. Doszedł jednak do wniosku, że sprawca z Tulilachti dobrze znał sprawę Kuliki Sari, być może zapoznał się z raportami ze śledztwa i ewidentnie inspirował się słynną zbrodnią sprzed sześciu lat. W 1998 roku profesor psychologii Pekka Santilla z Uniwersytetu Abo w Turku w Finlandii, napisał pracę doktorską, w której podjął m.in. sprawę Kyli Kisari. Poza takimi tradycyjnymi i niezbyt pomocnymi wnioskami, jak te, że sprawcą był ktoś w wieku powyżej 30 lat, kto mieszkał i żył samotnie oraz utrzymywał nieliczne relacje społeczne. Znalazło się szersze omówienie tego, co sam przebieg zbrodni sugerował o sprawcy. Badacz uznał, że zbrodnia prawdopodobnie była planowana od dawna, a zakopanie i ukrywanie dowodów wskazuje na to, że sprawca miał kryminalną przeszłość. Spotkanie Kyliki na drodze mogło być zbiegiem okoliczności, ale mężczyzna uznał, że to doskonała okazja, by wprowadzić swój plan w życie. W przypadku, gdy zbrodnia jest efektem emocji czy nagłego wybuchu agresji, sprawca często działa w szale, po czym uświadamia sobie, co zrobił, już znajdując się nad martwą ofiarą, z bronią w ręku, bez alibi, w panice. Po oprzytomnieniu odruchowo ucieka, zostawiając chaotyczne miejsce zbrodni. Tutaj było zaś dużo chłodnej precyzji i przemyślanych działań. Prawdopodobnie był to przypadek, że ofiarą padła właśnie Kyliki. Wygląda na to, że sprawca znał kuliki, ale nie był z nią zapoznany bliżej czy z nią spokrewniony. Tutaj znaczące jest strzaskanie jej twarzy, które może wskazywać, że sprawca chciał jakoś symbolicznie usunąć znajomą twarz, by nie zakłócała jego zbrodniczego aktu zanonimizować ofiarę. Profesor Santila powołał się także na badania słynnego profesora Davida Cantera z Uniwersytetu w Liverpoolu, uważanego za prekursora psychologii kryminalistycznej. Kanter prowadził między innymi badania przypadków seryjnych gwałcicieli w Londynie i ustalił, że zdecydowana większość działała w niedużej odległości od swojego domu, w promieniu kilku kilometrów. Najwyraźniej sprawcy chcą działać w znajomym środowisku na wypadek, gdyby coś poszło nie tak i trzeba było uciekać, oraz żeby zminimalizować wysiłki organizacyjne związane z planowanym czynem. Z drugiej strony, gwałciciele zostawiali sobie średnio około kilometra odległości od swojego domu i zaczajali się na ofiary poza tą strefą bezpieczeństwa. To znów wynika z tego, że sprawca podświadomie obawia się, że zostanie zidentyfikowany, jeśli będzie działał zbyt blisko domu. Zakładając, że celem zbrodni na Kyliki był gwałt, a jest to takie założenie, które się jednak przyjęło, wnioski pasują do przypisania sprawstwa człowiekowi mieszkającemu w okolicach Sojoki. Znał dobrze bagnisty teren, być może polował tam, a może pracował. Obecnie jest jasne, że sprawca śmierci Kylik i Sari już nie żyje i nigdy nie zostanie ukarany, a jego tożsamość zapewne także nie zostanie ujawniona. Gdyby zbrodnia wydarzyła się współcześnie, można zakładać, że byłaby rozwiązana najprawdopodobniej relatywnie szybko. Ale w czasach, gdy nie dysponowano technikami z zakresu badań DNA, nie było monitoringów, telefonów logujących się do sieci, a nawet technika badań odcisków palców była bardzo prymitywna w porównaniu ze stanem dzisiejszym, wszystko w tej sprawie rozbiło się o twierdzenia świadków i dowody materialne, których zabrakło. Współcześnie nawet można by wykonać precyzyjne badanie sadzonki z grobu i określić znacznie dokładniej, czym była ścięta. I sadzonka nawet nadal jest przechowywana przez policję WASA ale jasne jest, że nie da się już szukać noża, który ktoś gdzieś miał 70 lat temu. Tym samym zagadka śmierci Kyli Kisari pozostała na zawsze tajemnicą, ale nie zginęła całkiem w świadomości ludzi. Bagienny grób dziewczyny nadal jest oznaczony pamiątkowym pomnikiem, który już w materiale widzieliście. Przy szosie w jego pobliżu jest parking leśny dla odwiedzających, to też jest ta sama droga, na której sprawca spotkał Kyliki, ale już nie przypomina tamtej wąskiej, piaszczystej leśnej ścieżki. Turyści nadal odwiedzają to miejsce, tak samo pojawiają się na grobie Kyliki, na cmentarzu Kościoła w Isojoki. W grobie tym spoczęli także rodzice Kyliki: matka zmarła w 1992 roku, ojciec w 1993. Później pochowani zostali w tym samym grobowcu. Brat Kyliki Kalewi i jego żona Ilmi zmarli odpowiednio w 2010 i w 2009 roku. Na tym zakończę historię Kyliki Sari, niestety pozostawioną bez odpowiedzi, ale otwartą na wasze teorie i komentarze. Wiem, że wielu z was musiało być zawiedzionych, widząc odcinek na ten temat, bo niedawno szerokie opracowanie pojawiło się na innym kanale i większość informacji naturalnie się powtórzyła. I przyznam, że to też mnie tak zbiło z tropu, ale odcinek był prawie napisany i miał pasować do cyklu, który sobie obmyśliłam, więc nie chciałam go porzucić. Także jeśli ktoś dopiero co słuchał okyliki na kanale z notatnika dzielnicowego, a mimo to poświęcił też czas na mój film, to serdecznie dziękuję i bardzo mi miło. Zresztą dziękuję za posłuchanie, oczywiście wszystkim innym także. I tymczasem żegnam Was i do usłyszenia następnym razem. Pa pa!